Jeżeli chodzi o laserową korekcję wzroku, w naszej klinice Swiss Laser używamy wszystkich dostępnych technologii na rynku. Mamy trzy generacje laserowej korekcji wzroku. Pierwsza generacja to są powierzchowne zabiegi. Do powierzchownych zabiegów należy PRK, należy LASEK, należy EBK lub należy TransPRK. My używamy tutaj specjalnej formy TransPRK Smart Surface. Jest to jeszcze bardziej, powiedzmy, nowoczesna metoda powierzchownej laserowej korekcji wzroku, która uwzględnia, że rogówka nie jest płaska, tylko jest asferyczna. Druga generacja laserowej korekcji wzroku są to zabiegi, gdzie tworzymy płatek rogówki. U nas w klinice używamy lasera femtosekundowego w połączeniu z laserem excimerowym, czyli ten zabieg nazywa się femtolasik. Używając naszego lasera Schwind Amaris 1050RS, używamy eye trackera w 7 płaszczyznach, czyli jest to LASIK Femtolasik 7D. Trzecią generacją laserowej korekcji wzroku jest to laserowa korekcja wzroku za pomocą mikrosoczewki, czyli mikrosoczewkowa laserowa korekcja wzroku. Używamy lasera ATOS. Metoda, której używamy, nazywa się Smart Sight. Jest to innowacyjna metoda mikrosoczewkowej laserowej korekcji wzroku, ponieważ tutaj możemy tak samo połączyć diagnostykę z laserem, czyli wszystkie dane, które zostały uzyskane podczas badania kwalifikacyjne z topografii, na przykład osie, przez które widzimy, zdjęcia, które są potrzebne do wykorzystania efektu cyklorotacji, są tak samo eksportowane do laseru. Pacjent leżąc pod laserem, jeszcze takiemu pacjentowi jest robione jeszcze jedno zdjęcie, zdjęcia są porównywane i laser ustawia się tak, aby dokładnie, idealnie skorygować oś astygmatyzmu. To jest nowa generacja mikrosoczewkowej laserowej korekcji wzroku. Także trzy metody laserowej korekcji wzroku używamy u nas w klinice. Jeżeli pacjent ma wysoką wadę wzroku, na przykład bardzo wysoką nadwzroczność lub bardzo wysoką krótkowzroczność, tutaj możemy wszczepić tak zwane soczewki Fakine, korygując nie tylko sfery, ale tak samo w połączeniu z korekcją astygmatyzmu. Inną metodą korekcji wzroku jest tak zwana refrakcyjna wymiana soczewki lub jest to nic innego jak przedwczesna operacja zaćmy. Wymieniamy tutaj naturalną soczewkę i na miejsce naturalnej soczewki możemy wszczepić implanty. I tutaj mamy też dużą, wielką różnorodność używanych implantów. Są to implanty monofokalne, czyli implanty standardowe, implanty toryczne, czyli implanty za pomocą których możemy skorygować astygmatyzm, implanty wieloogniskowe, dzisiaj implanty wieloogniskowe są to implanty trójogniskowe, tryfokalne lub implanty EDOF, tak zwany Extended Depth of Focus, oczywiście wszystko w połączeniu z korekcją astygmatyzmu. Niebawem, za kilka miesięcy, w drugiej połowie roku, będziemy tak samo używać lasera femtosekundowego w połączeniu z operacją zaćmy, w połączeniu z operacją refrakcyjnej wymiany soczewki, gdzie laser femtosekundowy asystuje chirurgowi, przeprowadza niektóre nacięcia, koryguje astygmatyzm na powierzchni rogówki. Wszystko staje się o wiele bardziej precyzyjne, o wiele bardziej przewidywalne. Jest to w wielu krajach Europy Zachodniej standard. Nie we wszystkich krajach jest to droga technologia, ale mimo wszystko tutaj chodzi o precyzję i staramy się wykonać jak najlepiej nasze zabiegi. Dodatkowo do lasera femtosekundowego możemy używać tak samo już specjalnych implantów, czyli soczewek, które możemy wsadzić w tak zwaną kapsuloreksję i to doprowadza tak samo jeszcze do większej stabilności implantów po zabiegu i w przypadku implantów torycznych korygujących astygmatyzm będzie tutaj mniejsze prawdopodobieństwo, że taki implant może się przesunąć, ale to już jest bardzo dużo detali dla Państwa. Zapraszam na następne filmy, które nagramy jesienią, związanych z tą nowoczesną technologią.